Cześć, witajcie. Ja jestem Grigrów, a to Flash na starcie. Dobra, cokolwiek. Ja jestem Grigrów, a to jest kolejny, sorry, przestaję mikrofon. Kolejny Ultra Rapid Fire. Widziałem, że spodobał się wam ten filmik, mimo tam kilku dislajków, ale to ja wiem przez kogo. Tak, wiem, dwie osoby wiem, to dały. Ale to nie jest istotne, bo to jest ocena wasza, obiektywna. Ocena tego kanału, tego filmiku. Podobało się łapka w górę, nie podobało się łapka w dół. Także tyle. Chciałem iść topa, ale widzę, że moi odpierdzielają coś. Zagram AP Shaco. Co za runy wziąłem? Bez... No dobra, może być trochę trudno. Ability Power tutaj mamy. AP Shaco. Shaco. Dobra, bierzemy ci to. I potkę. To co, idę bota? No dobra, mogę iść bota. Wiem, że AP Shaco bije naprawdę dużo. Bardzo dużo. Ale tylko z E. Zawsze brali pierwsze W, jak tak patrzyłem. Bo te pacynki też naprawdę ciorają, ale wezmę pierwsze E. Żeby sprawdzić. No naprawdę, pierwszy raz gram AP Shaco. W ogóle Shaco też rzadko gram. Co to jest? Aha, trap limit, można maksymalnie 6. I idź sobie. A coś ci zrobię. Czy to jest Leblon? Czy to była Leblon? No by ją szlak. No by ją szlak! Bo to Ema obszarowe, suka. Kuaja. No dobra. No idź, Jezus, ale mi wkurza ta Lux. Lux torpyda. Piękne jest, że to E mam co chwilę praktycznie. No, suka. Ale mnie obija mocno. Dobra, zobaczymy jak będę niewidzialny. Gdy się skup do niej tam tepał i robił jej z ryja sieczkę. Spokojnie, flash mam co chwilę. O Jezus, sio. No bycie szlak. Leblon gdzie się tepnie. Ha, suko, możesz im postać. Coś jeszcze? No. Chcemy tutaj, będziecie łazić koło moich. Bimy sobie Ether Wispa. Jakiś jeszcze bardziej by się przydał. O Jezus. No, brawo Albert. Jesteś niedojebanym krytynem. No, chociaż blat też się fajnie spisuje, widzę. Oj. 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 Oj, oj bardzo. No. Ha, ha, ha. Ha, ho. No mistrzem farmienia to ja ewidentnie nie jestem. Ale top jak tam robią, topa jak tam robią. Nam. Przeżyłem. Znowu przeżyłem. Na farcie, bardzo na farcie. AP Shaco na początku jest useless, jak tak patrzę, bo z E naprawdę nie bije specjalnie wiele, ale przy liczniki ma 100%. To wyobraźcie sobie, jak z przybiciem coś dostaje tak w pysk. Dobra. Pacynków się tu nastawia trochę. Pacynki dużo robią. To jest... tak, to jest akurat pewne. On gdzieś ich trzeba po prostu nawalić mnóstwo tych pacynek. I oni jak tu wejdą, to nie przeżyją. Maksymalnie 6, tak?
A sorry za psa, który mi tu łazi. On tak lubi. Ale tu ich nawaliłem, tych pacjentów. Dobra. Trochę tu ich nawaliłem. Ja długo mogę chodzić na niewidzce, to jest właśnie chyba plus szako, jak tak patrzę. Ole, już sprzedałem kryta. Znaczy luja. Widzieliście to? Coś pięknego, a szako to jednak ciora. Ciorajsko, działa, jak to mówi Nervarien. Aha, ona nie bije, jak są na niewidzce. No dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra, pięknie. Sorry, że tak mało mówię, bo się naprawdę skupiam na tej grze. Nie wiem, ostatni odcinek z Pakiem wam się podobał, bo mogę coś wykombinować więcej z tym, że człowiekiem. Jeśli chcecie. Hakarim. Hekarim, powiedziałem Hakarim, lol. Suka, lol. Porąbano. A, bo nas tu czterech było, tak? O, widzę tutaj kogoś. On jak tam cię persa walnie na ryj. Tak mówiłem właśnie. Dobra, nawalimy tu pacynków jeszcze więcej. 1700, no dobra. Może mi się uda jakoś to sfarmić. A, smok, no dobra, pięknie. Możemy zrobić też smoka. Pięknie. Naprawdę apeszako dużo ciśnie. O. Lol. No dobra. Podniecam się tym apeszejką, ale... to nie wszystko, bo pamiętam, że rok temu na Urfie banowali czempionów na stałe. Albo ich zmieniali całkowicie, w sensie, że nie mogli tak bić. Wiem, że na pewno Sona była zbanowana. Teraz nie jest. A Sona naprawdę potrafi grę wygrać. Dobra, ja się może na topa zaraz stepnę. Bo tam widzę, nie ciekawie się dzieje. Nie wiem, czy dobrze robię to kupując. No chodź to. O! Dobra, troszeczkę się, jakby to powiedzieć, podjerałem tym, że apeszako jest mocny. Co nie zmienia faktu, że on jest naprawdę mocny, bo widzieliście, ile mu wyrąbałem z dwóch. On chyba jakieś może resisty składać. Nie składa, dobra, coś się starałem. Ale nie, dobry jest apeszako, naprawdę. Także jeśli wam go nie zmonują, to polecam grać nim. Bo potrafi naprawdę ładnie wam grę zrobić. Mnie na przykład apeszako bardzo wkurzał. Fakt, że on tym E tylko bije. No i spacynek, ale... porządnie bije. Czy pasywa kiedyś nie działała tak, że on bił połowę obrażeń? Jak był od pleców? Tak mi się wydaje. No dobra, to nie jest jakoś najważniejsze w tym momencie. Dobra. Luxanna. O, chodź tu. Oj. Chciałem, żeby za mną przyszła, ale mi nie pykło. No dobra, trudno. Nie ma co płakać, jestem naprawdę słabym szaka. No ale ja jestem tylko z Golda, no ludzie, no. Każdy ma prawo zginąć. Ludzie z Golda nie mają prawa ginąć. Ale mi krzesło ten krzypi. No nie no, ludzie z Golda nie powinni padać jak takie szmaty, ale... brudna Darianna. Cześć. I cześć.
to było łatwe, Boże. Wrąbał się tylko w moje pacynki. To jest coś pięknego. Możecie w tle słyszeć moją pralkę, jak tam nawala. Wow. To było naprawdę dobre z ich strony. Brudnada Arianna. Nie słucham popka, tak tylko. Dobra. Myślałem, że właśnie się w ulta prąbałem ich. Boże. O Boże! Ten Shaco, co on bije? Jaki chory damage. Ohoho. O, piesek mi właśnie piszczy. Skoki! Cio! Brudna Darianna. Jestem ciekaw, czy pacynki będą biły wieże. Chyba nie biją. A, wieża zbiera fokus najpierw na tych. Jeszcze jakbym miał 300 golda, to bym złożył od razu Void Staffa i tego. Absurdalnie wielką różdżkę. To muszę albo wieżę gdzieś zniszczyć, albo zniszczyć to. Dobra, ładnie. I tu jeszcze może rada zrobimy. Oj, nie dostał. Dobra, psie, czy ty musisz łazić w tej wewte ciągle w kółko? O, jak mi denerwuje ten pies. Void Staff i od razu ABS-kę. Dobra, lecimy. Cicho bądź! Wypad. No i na psa się spojrzałem. Wyjdź mi stąd. Dobra, z dechem, bo się musiałem do tego głupiego psa wyjść. Wyjdź! Wyjdź! Niedobry. No dobra. Brudna Darianna. 6-3 to nie jest źle. Powiedziałbym, że nawet jest dobrze. Smok jest. Warto byłoby go zrobić, nie? Oj, no wart mi zniknął, lol. No dobra. Ale myślę, że tego smoka spokojnie powinienem zrobić. Dobra, Shaco zrobił smoka. Z otwartą buzią, ale zrobił. O Jezus, zapomniałem, że to jest Anka. Zapomniałem, że to jest Anka i ona może mi taki chory damage sprzedać. Ja. Ja, no tak, Anka normalnie ma prawie co chwilę ku, a co dopiero tutaj. Ku, a ja mam co 3 sekundy to E. To 3? Nie, co 1,5 sekundy mamy. Dziwne. No ale dobra. Może puszniemy tego topa. Brudna Darianna. Dobra. Lecimy. Let's go. Dobra. Ładnie to wszystko porobimy. Dobra, pięknie.
AP Shaco. AP Shaco. Co tu się tepa? Co się nie... O, jednak się boję. O jejku, dobra, wiecie co, jestem może jednak słabym w tym szako, co? Nie, bo, dobra, nie będę się tłumaczył. Więc JP. O Jezu, ale to bije! Sorry, szukałem czegoś ze żarcia. Jak się wkurzam, to muszę coś zjeść. A że się często wkurzam, to często jem. Ja żartuję. Topa będę próbował cały czas tam podgryźć. Tak, dobrego miana wybrałem. O Jezu, Karim. Dobra, jakby tu wszedł, to jest mój. Easy. Pocenkami te potrafię robić miazgę. Brudna Darianna. Wieżyczka z Nahita. Przyjdziesz tu do mnie? Nie przyjdzie, bo się cyka. No dobra. Skoro tak, to ja przyjdę do niego. On by nie, bo ja też się cykam. Boże, ten Hakarim jest głupi. Oj. Boże, ale ten Shaco jest głupi. To się dopiero w pale nie mieści. No dobra, trudno, jestem głupi. Trzeba z tym jakoś żyć. Mógłbyś przestać piszczeć? Ja cię tak kulturalnie proszę. Frustraci. No co za głupi pies. Nigdy mi tak nie irytował. Tons of damage. Dopiero teraz to zobaczyłem. Minion miał asystę. Nie gram w Subway Surfers. Ale ten Maokai dużo bije. Maokai jest naprawdę dobry. Kurze mi ten pacanek. Biją dużo. No! Moglibyście mi pacynków nie ściągać. O Jezus. Wkurza mnie, no! Nie będzie Lux pluć nam w twarz. Brudna Darian, to też złożymy. To jeszcze niewiele potrzebuję do tego, żeby to mieć. Te jego sadzonki do długo mogą leżeć? Boże, wy tutaj właśnie widzicie festiwal bycia idiotą. No trudno. Smok powinien za chwilę się zjawić. No właśnie, 10 sekund. Dragunov, let's go! Maokai naprawdę bije chory damage z tych drzewek. Cicho bądź! Kurde, no za chwilę będzie całe nagranie do dupy, by pies mi piszczy, a mikrofon szaleje jak pies piszczy.
Naprawdę szaleje mikrofon. Oresmo. Też tyle dobrego. Aż flesznę, żeby go pomóc zrobić. Dobra, piękny jest nasz. Pies. Dobra. Popadali. O Jezus, przestraszyłem się mojego klona. LOL. Ale jestem słaby. Czyli liczę na to, że ktoś teraz powie, nie, nie jesteś, tylko ci się wydaje. Ale... nadzieja mam taką głupię. Ale teraz ecioram, o Jezu. Jeszcze więcej przebicia złożę. Ej, gdzie jest żaba? Ej, gdzie jest Blue? Tak się zastanawiam, czy AP Shaco byłby w stanie zrobić smoka. Barona, solo. Ma ok? A, kutwa. O, mały kaj tam gdzieś jest. Był. Zepnął się. Dobra. No psie, głośniej tam coś rób. A przeszedł sobie po prostu. Dobra, robimy to. Robimy to do końca. A zjedli mnie. GG, well played. Także dziękuję za uwagę. To był drugi odcinek Urfa z gry League of Legends. Proszę was o subskrypcję kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z filmami. Choć u mnie na kanale to jest rzadkość, żeby coś się często pojawiało. Ocencie filmik łapką w górę, bądź łapką w dół. Tak jak czujecie, czy wam się podobał odcinek, czy nie. O, i zapraszam do opisu, tam jest kilka przydatnych linków. Klikniecie w nie. Odczekacie 5 sekund, a ja mam z tego jakąś tam część dolara, 0,00 ileś dolara. Także no, przyda mi się. To w sumie tyle. Może pojawi się następny odcinek. Do zobaczenia, cześć.